Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnej bitwie, która kandyduje do mnie na bitwy miesiąca w aktualizacji 0.9.4. No i tym razem mamy coś niższego tieru niż ostatnio. Mamy, moi drodzy, Leona na tierze 7. I za jego sterami raz w kozę to nie haram, także kutas w natarciu w dywizjonie z Scharnhorstem. Jak widzicie, matchmaking sprawiedliwy. Dla nas fajny, bo jesteśmy top tierem, mamy tutaj kilka piątek. Mamy Wizbiego, Genveja i Leningrada, także jeżeli nie da nam się storpedować temu Azjacie, to powinniśmy jakoś sobie tutaj radzić. Mamy Rejka, ale akurat Lyon powinien sobie radzić z tymi samolotami. No i w dywizjonie Scharnhorstem to tym bardziej. Mapa jest nisko tierowa, jesteśmy top tierem, obejrzymy sobie bitwę na topce. Po trzy pancerniki, także niedużo. I moim zdaniem, moi drodzy, na zbliżających się rankingówkach, które będą rozgrywane na tierze 7, Lyon będzie zaraz obok Sinopa jednym z najczęstszych, o ile nie najczęstszym wyborem granym w pancernikach. Nadal jest zepsuty ten tryb lornetki, niestety. Pierwsza salwa poleciała w kierunku Shoresa, ale udało mu się wykręcić. I powoli tutaj ciągniemy sobie w kierunku kapa A. Na razie przyspieszymy, bo nikogo tutaj nie widzimy, nie ma nawet bicia na nikogo. Nikogo nas nie wyspotowali, także nieco przyspieszenia nie zaszkodzi. O, i jest Shores, leci druga salwa w jego kierunku. O, i druga salwa trafia w wodę. Woda nie miała szans. O, mamy tutaj krążowniczek, mamy dedeczka, także dwa dedeki mamy z tej strony, z Shoresa, Emeralda i Königsberga. Gdzieś tam z tyłu jeszcze Kongo majaczy, ale to raczej póki co poza naszym zasięgiem. Także no, początek to taka trochę strzelnica, leci kolejna salwa w kierunku, tym razem Königsberga, zobaczmy jak to wejdzie, to ma potencjał wejść dobrze. Śledzimy to lotu, niestety nie działa. No i pięknie zaczynamy. Piękny początek. Devast na dzień dobry. Pierwsza celna salwa w bitwie, od razu mamy 20 tysięcy i pierwszego fraga. Przy czym nie jest to już pierwsza krew, a minęło dopiero... Aha, no tak. Minęło 5 minut. No i teraz mamy Shoresa na 13 km, który ma chęć, ma pokazać nam burtę. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No i on tą burtę nam pokazuje na razie na tyle, że powinny pociski naszego spenetrować, bo jak pokaże ją całkiem, to może być tak, że przeleci na wylot, chociaż tutaj ukąsił go któryś z pancerników za naszymi plecami i... solidnie, 5 overpenów, no szkoda tych 5 overpenów. Jedna penetracja więcej, mielibyśmy drugiego Devasta i drugiego fraga w dosyć szybkim tempie, ale tu nam się wyłania Emerald, moi drodzy. Tego Shoresa dobił York i o, tu jeszcze dedeczko. Czekamy teraz na błąd tego krążownika, aż on nam się tutaj ładnie wyświeci. Widać, że sekundarka strzela. Poszła salwa w kierunku Wizbiego. I? A. Dwa przebicia na wylot. Także jeżeli jesteście ciekawi moich typów na obecny sezon bitew rankingowych, no to wydaje mi się, że doradzanie okrętów do gry, no może to i jest na czasie temat, ale wydaje mi się, że jeżeli wam jakimś okrętem gra się dobrze, tak jak ostatnio sytuacja na przykład z Bagrationem, gdzie ja się naprawdę mordowałem, a wielu bardzo dobrych graczy stwierdziło, że to jest bardzo dobry okręt, więc po prostu może brakuje mi umiejętności, żeby tym okrętem grać jakoś sensownie, no i ja bym go nie polecił, jak ktoś inny powiem wam, że jest bardzo dobry, także... Musicie wszystko indywidualnie pod siebie dopasować. No i my tutaj w międzyczasie podchodzimy sobie pod Emeralda, który siedzi sobie w dymie na jakiś tam... No teraz... teraz będzie. Dziękujemy, dobranoc. 6 overpenów, ale dwie cytki, dwie penetracje. No i drugi devast, 53 tysiące na liczniku. Teraz co salwa to trup praktycznie. Tutaj kończy się Wizby w walce z Masem i tam mamy Janwaya. I uciekające od walki Kongo. Także na tej flance mamy sytuację opanowaną. Większość czerwonych jest po drugiej stronie mapy, także trzeba będzie się trochę przemieścić.
Ale jeżeli jesteście ciekawi moich typów, to tak. Z dedeków Shiratsuyu na pewno. Z pancerników, tak jak wspomniałem, Sinop i Lyon. Z premek pancerników to na pewno będzie Nelson i Scharnhorst, bo to są dwa dobre okręty. Z krążowników Fiji na pewno będzie się dobrze sprawował, bo to jest taki w miarę twardy okręt, jak na brytyjski krążownik, no i potrafiący sporo zrobić. No tam Uruk się już wykańcza. Uruk, widzę, nie przypłynął tutaj razem z Kozą, tylko popłynął na środek i kończy powoli swój udział w bitwie, mając 1000 hapsów, także no długo już tam raczej nie pożyje. Tym bardziej, że pastwi się nad nim lotniskowiec i został właśnie dobity przez Sinopa. Jeżeli chodzi o dedeki, to mam ciężki wybór. Na pewno będzie cała masa Belfastów, Abruzji. Gorąco polecam, bo to jest fajny krążownik, jeżeli ktoś go ma. No ale to musicie po prostu sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jesteście w stanie wyciągnąć bitwę, nawet wydawałoby się przegraną bitwę za uszy. I to będzie dobry wybór, bo albo tą bitwę wyciągniecie, albo zrobicie na tyle dużo, że będziecie w stanie obronić gwiazdkę. Także to jest jedyna moja rada. Musicie wiedzieć, czym wam się gra dobrze i na czym jesteście dobrymi graczami. Bo że ja wam powiem na przykład, że Scharnhorst będzie dobry, to może nie mieć żadnego odniesienia, bo ja uwielbiam Scharnhorsta. Ja sobie nim wjadę w środek mapy, zrobię jakieś tam iolo, zatopię dwóch czy trzech i zginę. A ktoś sobie będzie snajpił z 17-16 km i powie, że kiepski jest, bo on nie damage'u nie robi, no bo weźmy pod uwagę kaliber tego okrętu. My tutaj w międzyczasie wypłynęliśmy sobie na środek, płyniemy w naszym kierunku Sinop, gdzieś tam ucieka nam Duke of York. Mamy Indianapolis i Hawking jeszcze. O, tutaj przyleciało, ale tylko 3000. Jaki dźwięk? Coś tu się przybugowało chyba. Puszczone wzmocnienie sektora i strzelamy sobie w samoloty z ryjeczka. Ranger topi Leningrada, bardzo miło z jego strony. Indianapolis ma 1900 HP, tutaj mamy Hawkinga wychodzącego na środek na 15 km. Pokazuje nam dosyć mocno burtę. Także no, nie jest to kąt 90 stopni, ale na tyle dobry, że powinniśmy mieć penetrację tutaj, jeżeli wystrzelimy w odpowiednim momencie. No robi się już 90, także mogą być overpeny. Chyba że RNG poda rękę i no przebicie na wylot, reszta w wodę. Leci kolejna salwa. Mamy 8 do 5 we fragach, także przewaga okrętów jest 3 na stronę przeciwnika. Co prawda mamy dwa zajęte kapy, ale tutaj zaczynają nas objeżdżać dookoła. Tu mamy dwa okręty, przy czym Indianapolis jest ledwo żywe. Tu mamy dwa pancerniki, na górze mamy Kongo w dosyć dobrej formie i Janeway'a. Także no, robi się nieciekawie. Znaczy fajnie, bo można będzie coś tutaj pograć na małym dystansie. To może być fajna widowiskowa bitwa, także oglądajmy, moi drodzy. Mamy już dwa devasty na koncie. Tylko 35 pocisków i 60 tysięcy damage'u. No tutaj już prawdziwi twardziele nie patrzą na eksplozję, którą wywołali, także Koza nawet nie spojrzał na Hawkinga, którego mordował. I tutaj będziemy powolutku brać sobie na cel Indianapolis, które było tutaj blisko. I gdzieś tu jest Duke of York jeszcze w dosyć dobrej formie również. Sinop teraz mógłby nas tutaj pieprznąć troszeczkę, bo jesteśmy do niego burtą. No ale to jest pancernik o dosyć niskiej wysokości burt, także też jakieś tam ogromnej krzywdy nam nie zrobi. Też 6000 dostajemy od Indianapolis. Mamy fraga numer 4. Sinop zajęty strzelaniem się z Kongo. No i my tu zaraz wejdziemy sobie na Duke of Yorka, także tutaj może być coś fajnego, jakieś bliskie starcie. O właśnie, Duke of York strzela z pepanców. Leci w naszym kierunku eskadra torpedowców. No, na 5 km, czy tu będzie to co myślę, czy nie będzie tego? Oby było. Ojej, no nie było devasta, ale 11 penetracji, dwie cytadele, także potężna salwa tutaj poleciała w kierunku Duke'a. No i teraz się leciutko kontujemy i jak mu pykniemy z przedniej wieży i dobrze... O, jak pięknie się podbijało. Także jak teraz ładnie pykniemy z przedniej wieży, to powinno mu te 13 tysięcy spaść. Bo on się tutaj dopiero zaczyna odwracać teraz. Dwie wieże odpaliły, trzecia, czwarta i mamy, moi drodzy, Krakena. Ładna salwa, 122 tysiące, 5 fragów już na koncie i w międzyczasie wpadł nam jeszcze, nie, to duży kaliber. No i 9 do 9 się zrobiło w okrętach. Przy czym nasz mas jest atakowany przez Ryjka, próbuje zatopić Kongo
i nasza Kongo walczy z dosyć dobrej formie, w dosyć dobrej będącej formie Sinopem. Także on tutaj ma no, ponad 90% hapsa, a nasze Kongo ma 4,5 tysiąca, także raczej długo nie pociągnie. Chyba, że Sinop byłby na tyle głupi, że dałby się staranować. A nie takie rzeczy już na randomach widziałem. Ale chyba tego nie zrobi. 1500, 1400, 1200, 800 spada to ten hub straszliwie, no nie dopłynie Kongo. Na szczęście dla Sinopa nie dopłynął, ale teraz Sinop się odkręca do nas burtą i to pod takim kątem, że powinniśmy móc go penetrować to dosyć solidnie. O, pięknie, pięknie. I zobaczmy, co się tutaj wydarzy. No jest potencjał. O matko, 17,5 tysiąca, szkoda, że bez Stadel obrona i wsparcie nam się pojawia. 140 tysięcy na liczniku. Sinop ma jeszcze 41 tysięcy, także grubo ponad połowę hapsa ma. Przewaga 120 punktów i jednego okrętu dla czerwonych. 120 punktów przewagi mamy my. No, uszkodziła się przednia wieża. Leci ryjek, ale ryjek raczej to nie będzie wielkim problemem dla nas. Teraz możemy ładnego drive-by'a sobie tutaj obejrzeć zapewne, bo nie sądzę, żeby koca dał się staranować. Często w takich sytuacjach też ja głupieję, bo nie wiem kiedy jaki manewr mi pomoże. Działa już odwracane na bliziutko. Przybliżenie kamery na tyle dalekie, żeby można było przycelować na linii wody. Bo jeżeli zrobimy za blisko przybliżenie, no to trafimy po pokładzie. Ojej. Dwie salwy z dwóch wież wystarczyły. Znaczy jedna salwa z dwóch wież wystarczyła, żeby posłać gościa na dno. Pięć cytadel. I mamy, moi drodzy, szóstego fraga. 188 tysięcy na liczniku, także pięknie uciągnięta bitwa. 14 cytadel, 3 dewastujące uderzenia, duży kaliber wsparcie i kraken. No i mamy tutaj, w tej chwili koza zostaje ostatnim okrętem na polu walki. Teraz czerwone bloki będą go atakowały z powietrza i z wody, bo tam jeszcze gdzieś jest Kongo. No i gdzieś schował się jeszcze ryjek, ale ryjek raczej tutaj wielkiej krzywdy nam nie zrobi. Mamy 180 punktów przewagi i jeden kap zajęty więcej. To teraz kwestia tego, co zrobi sobie Kongo. A raczej niewiele nam tutaj zrobi, bo zanim dopłynie do nas, to już będzie bitwa się powoli będzie kończyć. Samoloty widzimy, że wylatują od strony kapa C, także albo na samym C jest lotnia, albo tutaj gdzieś między tymi wyspami. Lecą bombowce przeciwpancerne i nie trafia nic. A samoloty spadają ładnie. 4 minuty do końca, o ile bitwa trwałaby... Nie, to 3.40 wystarczy. Poszła pełna salwa. Teraz koza zapewne będzie unikał walki, żeby nie dać się tutaj bez sensu zatopić, bo Kongo jednak nie... O! 6 tysięcy dostaliśmy z samolotu. No i znikamy sobie. Także wystarczy przetrwać 3 minutki i będziemy w domu. 190 tysięcy. Piękny wynik jak na siódemkę. Założony obek teraz już, bo Kongo płynie takim kursem, że z pepanców nic mu nie zrobimy. Bardzo przytomnie zagrane. No i uciekamy. Nie ma co z nim walczyć. Samoloty będą sobie powoli spadały. 2 minutki do końca bitwy. Także przyspieszymy nieco. Ale ten ryjek kombinuje. Ale kombinuje. No i montuje tutaj dwie torpedy na kadłubie. Drugie torpedowanie już mniej udane na... O, blisko było. 4900. Została minuta 23 sekundy do końca, jeżeli liczyć na punkty. Ale zaraz nam tutaj Kongo zablokuje kapa B. No i ten czas się wydłuży. Mamy jeszcze jedną naprawkę za 48 sekund, także... Coś tu może jeszcze nam lotnia zdziałać. Jakby przyleciała, zrobiła jeden sensowny nalot, to będzie po bitwie. 6 fragów, 200 tysięcy przekroczone na siódemce. Bardzo ładny wynik. Na szczęście bez pożaru. 1500 HP na Lyonie. I Kongo teraz na nasze szczęście chowa się za wyspę. Także on już nam krzywdy w tej chwili nie zrobi, bo nie przerzuci pocisków. Wpada jeszcze obrona i minuta 40 do końca. 1595 hapsa. No wygląda to nieciekawie. Teraz odsłaniamy burtę do Kongo, ale mamy wzmocnienie włączone, żeby cały czas tłuc samoloty z jednej burty.
czy ten nalot coś tutaj trafi, bo to jeżeli ten nalot wejdzie, to już jest po bitwie. Lecą i... Trafił, ale chyba przebicie na wylot, bo 600 punktów zadało tylko to, ten nalot. Na szczęście udało się dożyć na tyle długo, że przeładowało nam się napraweczka, także HP odzyskujemy powolutku. Mamy 7000, także jeszcze będziemy przez kilka sekund bezpieczni. Udało się zestrzelić samoloty i 59 sekund do końca. Kongo też strzela sobie z obeków, idzie kursem takim, żeby mu za wiele nie zrobić. My go powolutku dekapujemy. 30 sekund. Na szczęście udaje się nas nie podpalić, 11 sekund do końca i leci zrzut. Jeżeli Kongo by teraz nas tutaj ładnie pacnęło, to jest po zawodach, ale Kongo nie trafia. I wynik ostateczny wygląda następująco. 217 tysięcy na tierze 7, także niebotyczny wynik. 3 devasty, duży kaliber, wsparcie, dreadnought i 6 fragów, czyli kraken również i bazowy exp. Praktycznie tam bez kilku punktów 3000. Na siódemkach zdarza się to bardzo rzadko, także bitwa godna podziwu. Zapraszam Was do komentowania. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia i na razie.